Może to zaskakujące, ale do moich rozważań na temat covidowych dylematów chciałbym włączyć dokument kościelny, dokładniej rzecz ujmując ostatnią encyklikę papieża Franciszka Fratelli Tutti. Może taka oczywista racja, dla której to robię, to fakt, że papież Franciszek pisał tę encyklikę właśnie w czasie pandemii, więc w sposób logiczny i oczywisty pewne refleksje na temat właśnie pandemii tam się znalazły, ale nie tylko. Również z tego powodu, że papież Franciszek jest mi dość bliski, zwłaszcza ze względów takich czysto ludzkich, że wspomnę o jego bezkompromisowej postawie wobec kryzysu uchodźczego, jego jasne stanowisko wobec pewnych uroszczeń polityków, ich agresywną politykę właśnie wobec imigrantów. To wszystko sprawia, że znajduję w nim bratnią duszę. Bardzo mu kibicuję, również w jego wewnątrz kościelnych sprawach, zwłaszcza z taką bolesną walką z plagą pedofilii, krycia pedofilów. To wszystko jest bardzo dramatyczne i obserwuję to z ogromną troską, żeby ta instytucja, która zwłaszcza w naszym kraju ciągle odgrywa ważną społecznie rolę, żeby tą rolę odgrywała właśnie w takim stylu, w jakim to robi papież Franciszek. Więc to taka ogólna uwaga. Natomiast wracając do samej encykliki zatytułowanej w formie cytatu z jego ulubionego świętego imiennika Franciszka z Asyżu. Wcześniejsza encyklika sprzed 5 lat, z roku 2015, Laudato Si, przeszła do historii, bo można już powiedzieć, że zrobiła swoistą historię jako encyklika ekologiczna, że usłyszeliśmy ze strony Watykanu jasne stanowisko w sprawie zmian klimatycznych. To jest wielka zasługa papieża Franciszka, który wbrew stanowisku różnych negacjonistów podkreśla, że Ziemia to jest nasza wspólna sprawa, nasza wspólna odpowiedzialność. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby ją ratować, uratować, żeby te ostatnie minuty w tym długim kosmicznym cyklu, żebyśmy wykorzystali jak najlepiej. Ale to, co chcę powiedzieć w kontekście pandemii, to to, że jest to dokument dość zaskakujący z wielu względów, ale przede wszystkim ze względu na taką główną inspirację. Tak jak z pewnym zaskoczeniem obserwatorzy życia kościelnego zauważyli, że tą główną inspiracją w przypadku encykliki Laudato Si był patriarcha konstantynopolitański Bartłomiej, którego papież nazywa swoim bratem, i właśnie patriarcha Bartłomiej był tym, który mu jakby uzmysłowił wagę problemu ekologicznego. Tak tutaj tym, który zwrócił uwagę papieża na ważną sprawę, był przywódca, ważny przywódca wspólnoty islamskiej, wielki imam Ahmad al-Tayeben, z którym papież wielokrotnie się spotkał, ale dokładnie o tym, o czym mówi wielokrotnie właśnie w encyklice Fratelli Tutti, to jest wspólnie przez nich obu podpisany dokument w lutym 2019 roku w Abu Zabi o braterstwie,
o braterstwie przede wszystkim chrześcijan i muzułmanów, ale przede wszystkim o wspólnym braterstwie ludzi no, wierzących w jednego Boga, bo to liderzy religijni podpisują, ale nie tylko to, po prostu, żebyśmy jako ludzkość zaczęli coraz więcej podkreślać to, co nas łączy, to, co mamy wspólnego, a nie koncentrować się na różnicach. Obaj ci przywódcy w tym liście podjętym właśnie w encyklice zdecydowanie dystansują się do wszelkich form przemocy, terroryzmu, świętych wojen. Uważają, że to jest absolutnie niezgodne ze świętymi księgami, czy to z Biblią, czy z Koranem. Wręcz przeciwnie, w obu tych świętych tekstach mowa jest o pokoju, o przyjaźni międzyludzkiej i to właśnie oni podkreślają. Jaki to ma związek z pandemią? A no właśnie okazuje się, że ten dokument podpisany w momencie, kiedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że pandemia tak bardzo nam skomplikuje życie, zwracał uwagę na coś, co właśnie pandemia o zasięgu globalnym boleśnie nam uzmysłowiła. To znaczy, że jedziemy, jak mówi papież w tym dokumencie, właśnie nawiązując już teraz bezpośrednio do pandemii, uzmysłowiło nam, że jesteśmy skazani na siebie, że jesteśmy światową wspólnotą. Wydaje mi się, że to są takie proste stwierdzenia, ale jednak niezwykle istotne, bo właśnie w tym dyskomforcie, w tych bolesnych doświadczeniach, jakie wspólnota światowa przeżywa, to uzmysłowienie sobie, że jesteśmy właśnie braćmi i siostrami, to jest niezwykle ważne. To jest istotne dlatego, że te wszystkie przekazy czasem polaryzujące, nienawistne, podkreślające drugiego wyznawcę innej religii jako zagrożenie dla mojej tożsamości, że one nie mają żadnego uzasadnienia w tych podstawowych tekstach, które powinny ludzi inspirować. Jak to się konkretnie przejawia w tej encyklice? To chcę zwrócić uwagę, mam nadzieję, że zachęcę moich słuchaczy i widzów do tego, żeby sami sięgnęli do tego tekstu, który jest dostępny w wielu językach na stronie watykańskiej, na sposób, w jaki papież, mówiąc o ważnych sprawach, kogo on cytuje. Przypisy są bardzo ważne. Otóż być może ktoś, kto zetknął się z dokumentami kościelnymi, jest przekonany, że jedynym punktem odniesienia to są teksty katolickie, tradycja katolicka czy chrześcijańska. Otóż nie tylko. Chyba pierwszy raz w historii dokumentów kościelnych mamy odwołanie do Talmudu Babilońskiego. To jest taka drobny ukłon w kierunku tradycji żydowskiej, od której też się możemy uczyć jako chrześcijanie, z której wyrośliśmy jako chrześcijanie. Tutaj w tym konkretnym cytacie chodziło o rabina Hillela, z którego nauczaniem prawdopodobnie zetknął się Jezus z Nazaretu i z niego bardzo czerpał. Innym takim zaskakującym punktem odniesienia jest na przykład żydowski socjolog niemiecki Georg Simmel, którego nazwisko w przypisie co oznacza? Że jako katolicy powinniśmy czerpać z nauk szczegółowych, powinniśmy szukać zrozumienia właśnie w innych tradycjach. Pojawia się też nazwisko protestanckiego teologa Paula Ricoeura. Pojawiają się odniesienia do Martina Luthera Kinga, arcybiskupa de do Tutu. To są liderzy religijni, czy to wspólnot protestanckich, czy anglikańskich,
czy właśnie wspólnoty żydowskiej, które pokazują, że my nie tylko możemy i chcemy innych uczyć, ale jesteśmy zdolni uczyć się od innych. I myślę, że ten okres pandemii, tak dokuczliwy, może nas również w tym jakoś przebudzić, że bycie braćmi i siostrami z wszystkimi oznacza, że chętnie czerpiemy z mądrości innych tradycji i tego uczy nas papież w swojej encyklice Tutti Fratelli.